Po godzinie 13 dostaliśmy telefon, że jest pożar mieszkania w bloku Jurzecka 79. Na miejsce przyjechało 5 zastępów PSP. Okazało się, że pożar jest na parterze. W mieszkaniu znajdowała się osoba, którą przekazaliśmy przytomną pogotowiu ratunkowemu. Została zabrana do szpitala. Pożar może nie był jakiś duży, natomiast było gęste zadymienie, które też było na klatce schodowej. W tym momencie strażacy sprawdzili pozostałe mieszkania w pionie, zarówno na obecność tlenku węgla w mieszkaniach, jak i na klatce schodowej. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jedyne utrudnienia, jakie w tej chwili będą występowały, to brak zasilania gazu i energii elektrycznej do czasu, aż administracja włączy z powrotem zasilanie.